Czy może być coś lepszego od grupy osób, która inspiruje się inną grupą osób i robi to samo, tylko jest młodszym i nowym pokoleniem? Z założenia również będą robić to lepiej niż ta starsza, ponieważ będą uczyć się na ich błędach. No, może by to w innym wypadku działało, gdyby nie fakt, że mówimy o NPC-tach od Reaction Videos. Bo ci ludzie potrafią przejść naprawdę samych siebie. No bo wyobraźcie sobie, że jesteście takim NPC-tem i nagle znajdujecie jakieś viralowe wideo, które zrobiło z niem z kilka milionów wyświetleń na TikToku. I myślicie sobie, ukradnę to wideo, nie wiem, wrzucę jakąś tam swoją reakcję, która nic w to nie wniesie, to nawet nie będzie reakcja, po prostu będę oglądać ten film na kamerce, na shortsie, zrobię kilka milionów wyświetleń z tego filmu, zarobię hajs, dostanę subskrypcję, nie oznaczę nawet oryginalnego twórcy, bo po co? W sumie to ukradnę jego pracę, no ale przecież wyświetlenia będą się zgadzać. No nie? Ale wiecie, ci ludzie, te NPC, oni chociaż coś czasami od siebie dodali, okej? Okay? Jakieś jedno zdanie, coś tam jakieś tego typu. Ho, ho, ho! Jak wszyscy pewnie wiecie bardzo dobrze, zbliżają się święta. Przynajmniej w momencie, kiedy to nagrywam. I pewnie wielu z was ma znajomych graczy, dla których chcielibyście coś kupić, a nie macie pojęcia co. I tutaj z pomocą przychodzi Eneba. Tak, zgadliście. Na której macie mnóstwo zniżek z okazji świąt. I możecie kupić gierki za naprawdę super ceny. W sumie nie tylko gierki, bo na przykład również karty podarunkowe. A to wszystko w super cenach. I tak by the way, Eneba prowadzi teraz giveaway z Gigabajtem, także możecie zgarnąć nawet jakiś sprzęcik. A jeśli nie lubicie mnie na tyle, że chcecie mnie wesprzeć, to jeśli chcieliście coś kupić na Enebie, to możecie skorzystać z mojego linka w opisie. W sumie jest to mega fajna opcja wsparcia, bo wy i tak kupujecie sobie gierkę, którą chcieliście sobie kupić, a przy okazji nic nie dopłacacie i mnie wspieracie. Także jak akurat chcieliście sobie coś kupić i kupicie to z mojego linka, to będzie mi naprawdę bardzo miło. Ja wam życzę wesołych świąt, no i lecimy z filmem. To wyobraźcie sobie, że przeglądacie YouTube Shorts i wyświetla wam się coś takiego. Jego tu nawet na pierwszy rzut oka nie widać. Chłop się bawi w ninja na rzekomym reaction video. Co? I najgorsze jest to, że to nawet nie jest pojedynczy problem. Tych dzieciaków jest taka masa, że ludzie zaczęli na nie mówić green screen kids. I najgorsze jest to, że większość tych dzieciaków bierze jakieś wiralowe wideo i po prostu je sobie kradnie. Tak o, bez oznaczenia ani oryginalnego twórcy, ani nic. Po prostu je sobie bierze i wrzuca. A przez to, że ta ich kamerka i ta ich reakcja ma jakieś 2 cm wielkości, to ich nawet nie widać. I taka osoba, która scrolluje, będzie myślała, że to pewnie oryginalny twórca wrzucił to wideo, gdzie to jest jakiś randomowy dzieciak, którego nawet nie widać na ekranie. Najgorsze jest to, że te dzieciaki pewnie nawet nie są świadome tego, że dosłownie kradną czyjąś pracę i własność intelektualną i to jest karalne. No bo szczerze, jak byście nazwali takie wideo? No, nie żeby coś, ale to jest dosłownie chamska, wredna, bezczelna kradzież. A co w takiej sytuacji ma tak naprawdę zrobić oryginalny twórca? No bo jakiś dzieciak ukradł mu film, nabił sobie na nim kilka milionów wyświetleń, czasami nawet kilkadziesiąt. Tak naprawdę ani go nie oznaczył, ani nic. I to właśnie stawia takich ludzi w bardzo trudnej sytuacji. Bo z jednej strony ktoś ci dosłownie ukradł twój film i jeszcze ciągnie z tego korzyści, a z drugiej strony to jest jakieś 10-letnie dziecko, którego nawet na pierwszy rzut oka nie widać na tym filmie, a jego kanał zgarnia sobie statystyki za twój film. I co, będziesz ganiać po sądach z jakimś 10-letnim kidem? No chyba nie. Co najwyżej możesz zgłosić ten film. No albo zrobić jakieś wideo, które obnaży to dziecko tak, żeby potem je nękali w szkole. No nie wiem. Ale wracając do opcji, w której zgłaszasz ten film. Chociaż ta druga brzmi bardziej kurząco i satysfakcjonująco. Ale dobra, wracając do tej opcji ze zgłaszaniem.
YouTube to nie TikTok. A jaka jest różnica między YouTube'em a TikTokiem? TikTok wyznaje politykę dzieci płatków śniegu. Czyli jeśli jakiś film urazi jedną na milion osób i ta jedna osoba na to milion, które to obejrzało, to zgłosi, to oni zdejmą ten film. Chociaż to jest zabawne, że na TikToku było już tyle trendów, które zawierały nagość, na przykład jak się tak przesuwało i tam były te takie zdjęcia z piłkarzami, którzy trzymają puchar i na tych pucharach wyświetlały się jakieś pewne zdjęcia. I łatwiej jest już to znaleźć, niż jakiś film, w którym ktoś mówi własną opinię, którego jeszcze nie zdjęli, nie? Ktoś nagrywa film o tym, że nie lubi anime? Jak śmiesz nie lubić anime? W ogóle, jak śmiesz mieć, nie wiem, swoje własne zdanie? Zgłaszam cię! Administracja TikToka ma dosłownie gdzieś filmy, w których jest nagość, gore i takie tam, jakieś, nie wiem, przemoc, ale jak jeden płatek śniegu już zgłosi jakiś film, w którym jest czyjaś opinia, to trzeba go zdjąć! Także no, ze zdjęciem filmu może być trochę ciężej, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jakby się postarać, to YouTube zdjąłby na przykład taki film takiego dzieciaka. A ja i tak czuję, że są wśród was jakieś niedowiarki, które myślą sobie, że nie, albo które nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest faktyczny problem i myślą sobie, no dobra, ale jakby to są zwykłe dzieci, to nie może być aż tak złe, jakby co ty farmazonisz, weź się od nich odwal, dobra? No kurde, to w takim razie zapraszam na przegląd moich ulubionych NPC V2, bo to jest już nowe pokolenie, tak? Więc zacznijmy od mojego po prostu ulubionego i wydaje mi się, że chyba najpopularniejszego użytkownika i członka społeczności Green Screen Kids, Mr. Adrian. Ta Mega Sigma zgromadziła na swoim kanale ponad 180 tysięcy subskrypcji, z czego większość prawdopodobnie zawdzięcza swojemu viralowemu filmowi, oczywiście ukradzionemu, ale to nieważne. I zgadnijcie, ile taki film mógł zdobyć wyświetleń? Odpowiedź A, 200 tysięcy. Odpowiedź B, 500 000. Odpowiedź C, 1 000 000. Odpowiedź D, 26 milionów. No, odpowiedź jest oczywista. Ile? Tak, widzowie, to jest ten sam film, który widzieliście na początku. Takie coś zdobyło 26 milionów wyświetleń. Gdzie on wklejony gdzieś tam w rogu, w ogóle nawet niewidoczny, reaguje na film. Znaczy reaguje, w sumie to trudno nazwać to reakcją. On po prostu egzystuje na tym filmiku. W tle leci jakiś najbardziej satysfakcjonujący filmik, który zobaczyliście w życiu. No i tak jakoś 26 milionów weszło, o tak o. I w sumie na koncie tego dzieciaka jest kilka filmów, które mocno się wybiło. Oczywiście wszystkie są ukradzione i są czyjeś inne, a reszta kontentu tego dzieciaka to w sumie nie wiem co to jest. Przejdźmy do następnej ofiary. Number one victory royale. Fortnite, we about to get down. Nie mogę, co to jest? To jakby nie bawi mnie samo wideo, tylko dźwięk. Dosłownie chłop zrobił jakiś normalnie najbardziej emocjonalny cover piosenki o Fortnite! To serio on śpiewa? Na jego kanale możemy też znaleźć film, w którym dosłownie z jakąś inną armią green screen kidów odpowiadają na jakieś pytania z filmiku. Jordans or Yeezys? No, tutaj widzę zdania włodarzy potężnych są podzielone między Jordan a Yeezy. No, wygrały jednak Jordany. Supreme hoodie or babe hoodie? Jak coś to tak wygląda cały ten film, dosłownie tak to wygląda. Że normalnie jakaś armia dzieci green screenowych wskazuje, co by wybrała. I nie żeby coś, takich kanałów są no na pewno tysiące. I na przykład niektórzy nagrywają tam jakieś, wiecie, na przykład jak są te quizy albo takie typu challenge, nie zaśmij się z nami challenge, no to spoko, nie widzę w tym problemu. Natomiast najgorsze są te filmy, w których faktycznie te dzieciaki biorą czyjeś filmy, kradną je tak naprawdę, robią sobie staty, a ich nawet nie widać na tym ekranie. I to jest tak naprawdę takie najbardziej bezczelne chyba z tego wszystkiego. I w sumie jedyne, co je broni, to, że są dzieciakami. Chociaż z drugiej strony sprawia to, że jest to jeszcze bardziej irytująca sytuacja. By the way, sorry za mój głos. Macie szczęście, że nie słyszeliście go jeszcze kilka dni wcześniej, bo to była tragedia.
Update, widzowie! Mutacja przybyła! Nie dało się mówić nawet. I sorry, że wrzucam film po tygodniu, ale w sumie zawsze wrzucam film po tygodniu, za co ja przepraszam. Ale złapała mnie choroba, jednak moje samopoczucie było totalnie beznadziejne i nie chciało mi się przez to nagrywać. Także proszę o łaskawe przebaczenie, widzowie. No i co? Wy napiszcie, co o tej całej sytuacji sądzicie. Do usłyszenia! I by the way, wesołych świąt!